Leszek Łukomski, zapraszam na zieloną energię w MC Radiu. Przed nami garść informacji od Warty Poznań. Zielona energia. Warto kibicować, warto posłuchać. Jak nie idzie, to nie idzie. Przekonali się o tym niestety poznaniacy 1.32 Pucharu Polski, grając na wyjeździe z Olimpią Grudziądz. Ten mecz przegrali 0-2 i odpadli z dalszych rozgrywek. Tak to spotkanie skomentował wyraźnie załamany trener Zielonych Piotr Tworek. Nie ma żadnych słów, żeby opisać ten mecz w naszym wykonaniu. Przegraliśmy po dwóch stałych fragmentach, odpadliśmy z dalszej edycji Pucharu Polski. Musimy naprawdę głęboko się zastanowić nad swoją postawą na meczu, bo dzisiaj nie wyglądało to dobrze, to wyglądało źle. W pierwszej połowie nam ta gra się w ogóle nie układała w środku pola. Chcieliśmy wrócić do naszego takiego topowego ustawienia, którym gramy, którym się dobrze rozumiemy. Straciliśmy szybko pierwszą bramkę po stałym fragmencie, za chwilę druga bramka tak naprawdę zakończyła mecz, bo Olimpia bardzo dobrze się broniła w tym ustawieniu 5-4-1. Nie mogliśmy nic zrobić oprócz tych sporadycznych ataków, które kończyły się niecelnymi strzałami. Z każdą minutą kradała się u nas nerwowość, brakowało dokładności, brakowało dokładnego podania, brakowało strzału w polu karnym. Graliśmy w pierwszej połowie zdecydowanie za wolno, w drugiej połowie, mimo iż byliśmy w posiadaniu piłki, nic z tego nie wynika. Przyjechaliśmy do Grudziądza z myślą, żeby wygrać mecz w końcu. Nie udało się, będziemy szukać dalej szansy w kolejnym spotkaniu. Teraz w 10. kolejce rozgrywek Ekstraklasy przed warciarzami bardzo trudne zadanie. Niemalże mission impossible, bo zwycięstwo z Rakowem w Częstochowie na wyjeździe będzie niezwykle trudne, ale nie niemożliwe. Liczymy na to, że w tym meczu wreszcie Warta wróci na zwycięskie tory. Warta Poznań w MC Radiu Poznań. Nie sposób nie zauważyć, że Zieloni potrzebują zwycięstwa i przełamania jak tlenu, a kibice warciarzy czekają na dobre wiadomości. Oby pojawiły się one już po niedzielnym meczu, który w Częstochowie rozpocznie się o 12.30. My oczywiście będziemy, jak zawsze, relacjonować na żywo to spotkanie na antenie MC Radia na 102,7 FM, a naszemu wysłannikowi życzymy, żeby miał wiele okazji do celebrowania goli Zielonych i ogłoszenia na koniec, że 3 punkty wracają do Poznania. Bardzo mocno trzymamy za to kciuki.